Cześć i dzień dobry w sobotę. Trochę padało, także plany działkowania się nieco pokrzyżowały, ale generalnie teraz już jest bardzo ładna pogoda, jest ciepło i przyjemnie, także relaksik. Ostatnio natrafiłem na bardzo ciekawy post, który już kiedyś krążył po internecie. Jest to post mówiący o tym, że nie mamy problemu w tym, aby udostępniać, dzielić się informacjami na temat różnych produktów i usług, które promują nasi ulubieni aktorzy, jacyś celebryci, sportowcy, którym kibicujemy, których jesteśmy fanami i tak dalej. Generalnie stosunkowo łatwo przychodzi nam właśnie udostępnianie wszelkiej maści informacji związanych z tym, że powstała jakaś nowa dieta, która jest promowana przez jakąś znaną osobę, czy są jakieś nowe modele smartfonów, które są promowane przez jakiegoś znanego sportowca czy celebrytę, czy jakiekolwiek inne nowe gadżety, usługi, auta, zegarki, cokolwiek innego, które również są promowane, czy to przez właśnie celebrytów, czy przez jakichś znanych ludzi, biznesmenów i tak dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś z naszych znajomych lub ktoś w naszej rodzinie postanawia uruchomić biznes i zaczyna o tym mówić światu, mam na myśli, nie wiem, udostępniać te informacje w internecie, na Facebooku, w swoich social mediach, wspomina o tym na różnego rodzaju spotkaniach, to nagle się okazuje, że mamy z tym cholernie duży problem. Jakby wstydzimy się, czy boimy się jakkolwiek nieść dalej tą informację, bo, no właśnie, bo z czego to wynika? Oczywiście tamten post w jakiś tam sposób próbował to ująć, natomiast ja właśnie zacząłem się nad tym ostatnio głębiej zastanawiać. Z jednej strony wydaje mi się, że jest to właśnie jakaś taka obawa przed tym, żeby w pewien sposób firmować własnym nazwiskiem czyjś biznes, jakiegoś znajomego lub członka rodziny w sytuacji, kiedy wątpimy w to, że ten biznes się uda, wątpimy w jakikolwiek sukces, wątpimy w ogóle w to, że kiedykolwiek ktokolwiek zrobi z tego jakieś większe przedsięwzięcie i w związku z tym nie chcemy się podpisywać właśnie pod taką informacją, że tutaj się dzielimy, że hej, jest tam jakiś nowy produkt, nowa usługa na rynku i tak dalej, zachęcam, rekomenduję, robi to mój, nie wiem, ziomek, czy brat, siostra, kuzyn, ktokolwiek. Natomiast patrząc na to tak bardzo pragmatycznie, no to jest to troszeczkę nieracjonalne, no bo jeżeli boimy się firmować własnym nazwiskiem coś, co uważamy, że nie ma potencjału, bądź po prostu nie ma podstaw do tego, żeby się udało, to tak naprawdę powinniśmy również się bać reklamować wszelkie te treści, które są reklamowane przez różnego rodzaju celebrytów, aktorów, piosenkarzy, sportowców i tak dalej. Okej, oni odnieśli sukces, ale pamiętajmy o tym, że to, że ktoś reklamuje najnowszy model jakiegoś smartfona, nie oznacza, że on tego smartfona używa na co dzień. On to zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś zapłacił za to potężne pieniądze, żeby ta konkretna osoba pokazała swoją twarz właśnie i podpisała się w tej reklamie jakby swoim nazwiskiem, że jest wielkim ambasadorem marki. Co wcale nie oznacza, że faktycznie korzysta z produktów tej marki i faktycznie używa danych urządzeń. Więc patrząc na to z tej perspektywy, no to można by uznać, że jednak wspieranie jakichkolwiek informacji związanych z tym, co jest reklamowane przez ludzi znanych, jest również głupie, bo nie mamy żadnej gwarancji, że te produkty lub te usługi mają jakąkolwiek wartość, większą oczywiście niż budżety marketingowe, które są w to ładowane. No to jest naturalne, że jeżeli jest jakaś duża firma, korporacja, no to jednocześnie wydaje ona grube miliony dolarów po to, żeby promować swoje produkty, promować swoje usługi, a tym samym też móc współpracować z wieloma influencerami czy celebrytami. Więc jeżeli nasz bliski znajomy, członek rodziny posiadałby na przykład bardzo duże zapasy pieniędzy na działania marketingowe i wszedłby w taką współpracę już na samym początku, nie wiem, wyprodukowałby jakiś nowy produkt, który zostałby zareklamowany przez kogoś bardzo znanego. To co? To wtedy nagle byśmy zmienili opinię na temat potencjału tego biznesu? Byśmy stwierdzili, o kurczę, ten to jednak ma łeb do interesów, warto udostępnić tą informację, fajnie mieć takiego ziomka, który ma takie kontakty i on ma tyle pieniędzy. Jakby to jest bardzo interesowne i to jest coś, co właśnie uważam, że jest takim drugim elementem właśnie związanym z tym, dlaczego nie wspieramy tych ludzi, którzy są nam bliscy, których znamy,
bo poza tym strachem i tym taką obawą właśnie dochodzi do tego jakaś taka dziwna interesowność. Jeżeli wydaje nam się, że ktoś ma jakieś większe szanse na sukces, to wtedy chętnie będziemy się dzielić tymi informacjami ze światem, bo kto wie, może kiedyś on do mnie wróci i mi podziękuje i powie, masz tutaj, jest twoja funkcja, nie wiem, jeszcze w zarządzie, bo wspierałeś nas, bo udostępniałeś posty na Facebooku. Oczywiście wiadomo, to tak nie działa i nikt takich propozycji nie dostaje, natomiast mam wrażenie, że czasem ludzie tak myślą. Wspierają wybiórczo tych, których wyczuwają, że mogą mieć jakiś interes w przyszłości, a tam, gdzie totalnie ich to nie interesuje, wiedzą, że, czy są przekonani, że nic z tego nie będzie, mają w dupie. Także to jest taki, bym powiedział, trochę smutny obraz tej całości, ale z drugiej strony jest no to bardzo fajne wyjaśnienie. Bardzo dobrze wyjaśnił to Paul Graham na swoim blogu 9 lat temu, w 2013 roku, w takim poście, który był zatytułowany Do Things That Don't Scale. Generalnie polecam całość paulgraham.com, natomiast tam, w tamtym tekście jest mowa również, bo nie między innymi, ale również o tym, że budując jakiekolwiek startupy na początku, te startupy są kruche. Kruche w myśl też takiej talebowskiej idei kruchości i to oznacza, że po prostu te firmy mają dużo większą ekspozycję, jak i prawdopodobieństwo tego, że jakiekolwiek ryzyka mogą je zmieść tak naprawdę z rynku. Natomiast ta kruchość stanowi również dość istotną przewagę. I to, co stanowi problem tak naprawdę w ocenie potencjału wielu początkujących firm, to jest filtr poznawczy. Filtr poznawczy polegający na tym, że my bardzo często porównujemy tych początkujących startuperów, founderów, czy nawet nie początkujących, ale tych, którzy robią nowe projekty, do przedsięwzięć, które są już duże i znane i mają uznaną pozycję. Bo jeżeli ktoś buduje jakąś firmę i mówi, no robimy takie Airbnb, tylko że w innej branży, to pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi na myśl, to już jest od razu właśnie porównanie do Airbnb i stwierdzenie, że jakby to jest bez sensu, nie dacie rady, jakby po co się w to pchać, skoro już jest Airbnb i tak naprawdę nie osiągniecie żadnego sukcesu, no bo przy tak mocnym graczu na rynku, no to już nie da rady. I tak samo jest w sytuacji, nie wiem, porównywania jakichkolwiek świeżych, nowych projektów do Facebooka, Ubera, Dropboxa, Stripe'a, nie wiem, czegokolwiek, bo tak naprawdę to jest pewien taki, bym powiedział, naturalny mechanizm, którym my się kierujemy w ocenie tego, czy coś jest dobrą ideą, czy nie jest dobrą ideą. Porównujemy po prostu do tego, co już dobrze znamy, z czego sami korzystamy, co jest nam mniej lub bardziej przydatne w życiu i co może być dla nas dość istotnym benchmarkiem właśnie w ocenie atrakcyjności takiego pomysłu. Tylko cały problem polega na tym, że wszystkie te biznesy, które są kruche w swojej początkowej fazie, no jest to jakby naturalny element rozwoju, nie powinny być porównywane do tych biznesów, które istnieją na rynku od 10, 15, 20 lat lub dłużej. W szczególności tych biznesów też, które już są na giełdzie. Więc jakby cały szkopuł tkwi w tym, że jeżeli ktoś planuje, czy po prostu już pracuje nad zbudowaniem jakiegoś przedsięwzięcia, to myślenie w kategoriach, że to na pewno się nie uda, to jest głupie, przecież już mają konkurenta, już jest Stripe na rynku, po cholerę kolejne narzędzie do płatności kartami, czy jakikolwiek inny koncept, to myśląc z tej perspektywy, porównując do rzeczywiście już potężnego gracza, który ma pozycję globalną, można uznać, że dany pomysł jest bez sensu. Ale pamiętajmy o tym, że to nie pomysł stanowi o wartości przedsięwzięcia, tylko jego egzekucja. No i oczywiście szczegóły dotyczące propozycji wartości i tego, czym dana firma będzie się wyróżniać. Także jakby to, co jest tutaj, myślę, kluczową myślą, to jest element, który właśnie Paul w tym wpisie, w akapicie dotyczącym kruchości, fragile, opisał takim zdaniem, że ocenianie startupów w początkowej fazie rozwoju poprzez pryzmat już istniejących wielkich, globalnych konkurentów z kilkunastoletnią historią jest tym samym jak to, że patrzymy na noworodka i mówimy sobie, to niemożliwe, żeby ten mały człowiek cokolwiek w życiu osiągnął. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Nigdy nie wiesz.
Nigdy nie wiesz, co wyrośnie z tego dziecka i co to dziecko osiągnie. Czy będzie po prostu zwykłym, przykładnym obywatelem, czy być może zejdzie na złą drogę, a być może będzie jakimś innowatorem i osobą, która zmienia bardzo dużo na świecie, na rynku. Tak samo jest z firmami i myślę, że właśnie to jest ten główny powód, dla którego nie powinniśmy oceniać innych przez pryzmat raz, że już tego, co dobrze znamy, a dwa, właśnie przez pryzmat jakichś też takich własnych filtrów poznawczych związanych z tym, że na pewno to się nie uda, bo tak mi powiedział znajomy znajomego, który kiedyś próbował w latach 90. stworzyć portal społecznościowy. Fajnie, tylko jakby rzeczywistość się zmienia, potrzeby ludzkie się zmieniają, rynki też się modyfikują, jakby jest bardzo dużo zmiennych, które powodują, że jednym się udaje, innym się nie udaje i nie wynika to z tego, że jest to twój znajomy bądź celebryta, chyba że twój znajomy jest celebrytą, no ale nie mówimy tutaj o takiej sytuacji, tylko wynika to przede wszystkim z tego, kto realizuje ten projekt i jaki ma plan, jaką ma egzekucję. W związku z tym nie byłbym aż tak skory do tego, żeby przeceniać wartość usług, które są jakkolwiek promowane przez ludzi znanych w stosunku do tego, co próbują robić nasi znajomi, rodzina, ludzie generalnie, których znamy, którzy są nam bliscy i którzy nie są nam obojętni. Więc tylko chciałbym, żebyście zapamiętali, że w sytuacji, kiedy ktoś z waszych znajomych, bliskich, rodziny uruchamia jakiś biznes, warto go wesprzeć. Nie musicie nic od tej osoby kupować. Wystarczy nawet wsparcie na poziomie takim mentalnym, nie wiem, udostępnienie informacji o tym, że jest robiony taki biznes, czy polajkowanie, czy skomentowanie, bo to może pomóc chociażby w tym, żeby powiększyć zasięgi, żeby być może zwiększyć świadomość istnienia produktu, być może też jakiegoś problemu, który rozwiązuje. I to może pomóc zlewarować tak naprawdę rozwój takiego projektu i takiego przedsięwzięcia. A to, że ta osoba jest na samym początku tej drogi, wcale nie oznacza, że nie jest w stanie zbudować czegokolwiek wielkiego, bo również warto pamiętać o tym, że nie wiem, taki Mark Zuckerberg, kiedy pisał pierwsze wersje portalu do Facebook w 2004 roku, wątpię, żeby myślał o tym, że uda mu się właśnie zbudować z Facebooka tak potężną firmę o tak wielu tak naprawdę możliwościach i wpływach na świat i na rynek. Czy tak samo, nie wiem, Bill Gates z Paulem Allenem, jak w 76, jeśli dobrze pamiętam, zaczynali pisać pierwsze interpretery do Basica, też raczej nie myśleli o tym, że zbudują Microsoft, który będzie jedną z wiodących firm na rynku, jeśli chodzi o systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe. Także każdy kiedyś zaczynał i nie ma co porównywać tych, którzy są na początku tej drogi z tymi, którzy mają już 10, 20, 30, 40 czy więcej lat doświadczenia w budowaniu swoich biznesów, no bo to jest po prostu idiotyzm. Pamiętajcie o tym przykładzie z dzieckiem. Patrząc na noworodka, nie jesteście w stanie wiedzieć, co on osiągnie w swoim życiu. W związku z tym bezsensem jest mówienie o tym, że ten człowiek na pewno nic istotnego w życiu nie osiągnie. Także tak, zostawiam was z tą myślą na weekend. Do usłyszenia jutro i dzięki za twój czas. Hej!